Ja zacznę od tego po prostu, ja nie jestem Węgrem po prostu, bo tutaj podobno Robert Capa mówi, że, znaczy mówił świętej pamięci Robert Capa, że żeby robić dobre zdjęcia, trzeba, nie wystarczy talentu, trzeba być też Węgrem. Więc ja nie jestem Węgrem, a z talentem no, to już sprawa umowna właściwie, czy to już od Państwa zależy, czy mamy jakiś talent, czy nie. Ale jednak ja jedyną nagrodę, którą kiedykolwiek wygrałem w miarę znaczącą, to była World Press Photo dawno temu za zdjęcie właśnie zrobione na Węgrzech, czyli po prostu zdjęcie, portret Janosza Kadara, czyli sekretarza generalnego Partii Komunistycznej Węgier. Więc jestem trochę związany z Węgrami i często byłem na Węgrzech, jak fotografowałem dla Time'a, znaczy dla Newsweeka też, ale głównie dla Time'a. To był mój rejon, rewir właściwie. Ja fotografowałem całą wschodnią Europę, Związek Radziecki, Bałkany i tak dalej. Więc Węgry były zawsze ważnym krajem. W tej mojej książce o 89 roku jest akurat najmniej zdjęć z Węgier, bo jakoś tak wyszło, że wtedy najmniej tam się działo, a jeśli coś się działo, to akurat mnie nie było. Nie wiem, czy się rozłączyłem z czegoś, czy nie, ale więc tak jest, ale jednak mam i dzisiaj główny temat jest jednak 89 rok, bo to był niesamowity rok. Dzisiaj dzieje się, co się dzieje. W 89 roku burzyliśmy mury, znaczy Europa Wschodnia burzyła mury i wyglądało na to, że będzie nareszcie coś się działo pozytywnego i nareszcie się uciekniemy od jarzma komunizmu, co też się stało zresztą w 89 roku. Ja miałem właśnie niesamowity rok, od stycznia do grudnia po prostu non-stop praca w tych wszystkich krajach, czyli no, całej wschodniej Europie, plus Chiny jeszcze, bo ja doliczam Chiny do tego, bo oni też wtedy, młodzież chciała trochę wolności, ale im to się nie udało niestety i to tragicznie się skończyło. Ale przez to, że jest wystawa węgierska, a ja miałem właśnie tę nagrodę za portret Janosza Kadara, to ja trochę kilkadziesiąt zdjęć pokażę z Węgier, tych, którzy robiłem. To są raczej 80. lata, 83, 85 rok. Węgry w ogóle były trochę takie bardziej jak wolne, ale jakoś tak trochę tam był prawdziwy zachód, jak dla Polaków, jak Polacy jeździli w latach 70., 80. na Węgry, to zawsze uważali, że tam jest trochę lepiej niż u nas, ale być może Węgrzy myśleli, że u nas jest lepiej niż u nich, ale to jest inna sprawa. Oczywiście to było częściowo przez to, że pierwszy sekretarz generalny Węgier, Janosz Kadar, on stworzył coś, co na Zachodzie się nazywało gulasz komunizm, czyli gulaszowy komunizm, czyli taki komunizm trochę bardziej jadalny, że tak powiem. Co jest o tyle dziwne, że on po prostu był znany na początku jako rzeźnik Budapesztu w 1956 roku. Potem jak już się zestarzał, to go kochali, bo właściwie był takim ojcowską figurą właściwie. Ale nic, ja nie chcę gadać w tym momencie, ja będę rozmawiał w czasie zdjęć. Ja nie jestem historykiem, ja nie jestem politykiem, po prostu jestem normalnym człowiekiem, szarym człowiekiem, który chodził po ulicach wszystkich tych krajów i fotografował. Ale jak się okazuje, po tylu latach ja uważam się za historyka wizualnego właśnie. Tak sobie wymyśliłem, że być może jeśli nie jestem fotoreporterem czy coś takiego, to jestem historykiem wizualnym. Co uważam, że też jest bardzo ważne dla młodzieży dzisiejszej, kiedy o wiele łatwiej się przyswaja zdjęcia. Więc jeżeli rozmawiamy o czasach PRL-u i w ogóle komunizmu i socjalizmu, to myślę, że to jest o wiele łatwiej przekazać to wszystko właśnie w formie zdjęć, aniżeli jakichś tekstów bardzo mądrych i długich i zawiłych. Więc ja będę tego mówił długo i zawile, ale pokażę parę zdjęć w takim razie. Czy gasimy światło trochę bardziej? Tu zaczniemy od takiego zdjęcia, to właściwie bardzo mało jest na tym zdjęciu, ale to jest ulica węgierska, po prostu sklep. Tam właśnie te sklepy tak wyglądały w latach 80. Jak na wschodnią Europę, to nie było źle. W latach 80., już bliżej 89., ale jeszcze nie zupełnie, różne firmy prywatne, znaczy prywatni ludzie uzyskiwali
jak gdyby licencję, żeby robić różne rzeczy w państwowych miejscach, czyli tu był państwowa restauracja czy klub, ale ktoś prywatny po prostu to prowadził i robił taki klub go-go właściwie w tym, na Węgrzech, w Budapeszcie samym, więc tak to wtedy wyglądało. Czyli to jest taka pół prywata, pół państwowe. No, lata 80., ale tak właściwie można by to zrobić dzisiaj, takie same zdjęcie w gruncie rzeczy. Jakoś to nie starzeje się. To jest tam na Wyspie Świętej Margarety chyba. Małgorzaty właściwie takie. Dziewczyny są też ładne na Węgrzech. Tak? Ja dlatego zresztą z Anglii przyjechałem, bo tam jest mało ładnych dziewczyn. To jest fabryka lokomotyw w Budapeszcie. Nie widać tego, bo gdzieś tam jest jakaś lokomotywa, ale nie chodzi o jego twarz, o jego oczy. To są po prostu emeryci. Znaczy, mi teraz trudno się śmiać z emerytów, ale to są emeryci biedni właściwie, którzy mieszkają w małym mieszkalnie. To też lata 80. Takie były warunki, zresztą pewnie do tej pory są takie warunki, jak sami wiemy. To jest taki bar w dzielnicy robotniczej. W tej dzielnicy właśnie pochodził Janusz Kadar. On z takich korzeni pochodził właściwie. I to jest taki bar właśnie. Jak to wyglądało? Chyba 85, 6 rok. To był salon, to właśnie w Warszawie było trudno znaleźć jakiś salon samochodowy wtedy. Natomiast w Budapeszcie, w centrum Budapesztu można było kupić różne samochody właśnie w takich... Nie wiem, jak szybko można było kupić, bo tutaj trzeba było czekać latami, ale tam no, teoretycznie można było coś tam kupić. To jest chyba dacza jeszcze, rumuńska dacza. I cała rodzina przychodzi zobaczyć to cudo. To jest łaźnie Gelerta w Budapeszcie. Piękna sprawa. Tylko proszę pamiętać, że ja tak samo musiałem być ubrany. Jak robiłem to zdjęcie 35 lat temu, to ja może to jako tako się broniłem w tym momencie, ale najgorsze było to, że było zimno na dworze, była zima, a jak tylko wszedłem, to oczywiście aparat się zaparował, obiektyw, a to trwa mniej więcej pół godziny, więc ja tak głupi stałem w takim stroju, tak wydłużyłem sobie ten pasek od aparatu i czekałem, aż się odparuje obiektyw. No i potem, ja robiłem te zdjęcia oficjalnie, to nie jest to, że ja robiłem z ukrycia, ale jednak trochę głupio tak sobie stać z aparatem, że tak powiem. No, bardzo, bardzo piękne łaźnie. Pewnie tak samo dzisiaj wyglądają. To były takie zajawki giełdy finansowej na Węgrzech, ale też już 80, chyba 8 rok może. Też miałem też szczęścia do tych ładnych dziewczyn właśnie. A to jest w wielkim sklepie, jakiś taki duży sklep, tak jak tutaj domy centrum były, i w piwnicy można było spróbować komputery po prostu. To był 80 chyba 7 czy któryś tam 6 rok i to wszystko było rzucone do piwnicy, jak zresztą widać po tych rurach i po tych ścianach. I młodzież mogła po prostu trenować na tych i próbować, to są komputery Commodore chyba. Więc trochę to inaczej wygląda niż dzisiaj, ale to były początki tej rewolucji komputerowej. Tu wracamy do tych prywatno-państwowych miejsc. To jest po prostu, ten pan wykupił właśnie od państwa, albo po prostu kupił licencję na to, żeby prowadzić ubikację publiczną w centrum Budapesztu. I nazwał to właśnie to salon toaletowy, no to wiesz, jak to nazwał, ale dumny był z siebie i pewnie na tym zarabiał. I to sprawy żydowskie, to jest w takiej dużej synagodze w Budapeszcie. Proszę pamiętać, ja wszystko robiłem na filmach, tutaj takie żarno i wszystko to jest po prostu to, że jest ciemno i trzeba było czułe filmy używać albo forsować te filmy, żeby były jeszcze czulsze. Ale to jest nic w porównaniu do tego, co dzisiaj można robić oczywiście. Dzisiaj w takich warunkach można robić na cyfrze idealne zdjęcia, ale wtedy to nie było takie proste. I wszystko na slajdach robiłem właściwie. 90
9% na slajdach, czyli na diapozytywach. To jest gdzieś w jakiejś wsi węgierskiej. Nie wiadomo, o co chodzi, ale chodzi o świnkę. To w centrum Budapesztu taki pan, co rozwozi te syfony z wodą mineralną. Też lata 80. Pełna nowoczesność oczywiście. To jest gdzieś w polu żniwa, taki barakowóz, obiad, papryka i tak dalej. No i to właśnie wracamy do tego pana, od którego się cała moja ta nagroda w World Press Photo. To nie jest to zdjęcie, co wygrało, ale przy okazji pokazuję, zaczynam od tego zdjęcia. To już był starszy człowiek, jak go poznałem, właśnie, żeby, bo to robiłem dla Time'a. To była pierwsza moja okładka dla Time'a, gdzie oni poprosili konkretnie na okładkę, żeby zrobić mu portret. A ja nie jestem specjalnie takim oficjalnym, formalnym portrecistą, ale jednak zawierzyli mnie, że to potrafię zrobić i w wielkich nerwach pojechałem do Budapesztu z błyskami i tak dalej i robiłem. Ale tu przy okazji są inne zdjęcia. To jest prawdopodobnie, jak był Gorbaczow w Budapeszcie, to Kadar chodził z Gorbaczowem i swoją żoną. To jest żona Maria Kadar po ulicach swojego miasta. Rzadko się pokazywało żony w tamtych czasach. To były zazwyczaj takie babulki. Nie tak jak dzisiaj. A, no tak. To jest właśnie jak przyszedł na sesję z Kadarem. Wtedy jeszcze miałem rudą brodę. Ale to było dawno temu. 86 rok. To było to zdjęcie właśnie, które zrobiłem. Tylko właśnie w tych całych nerwach ja nie zauważyłem, że on się poci. Nie to, że światła były gorące, bo to były błyski, ale jednak on był tak samo zdenerwowany jak ja, bo jeszcze musiałem go postawić na jakimś stołeczku, żeby on sięgał do tego obrazu, bo to chodziło o to, że w Time'ie się dowiedzieli, że on powiedział im, że jego ulubionym obrazem malarskim jest właśnie obraz Lenina grającego w szachy. Więc w Time'ie poprosili mnie właśnie, żebym koniecznie sfotografował go na tle tego obrazu. Tylko tyle, że kadar był mały, a obraz był wysoko, więc trzeba było jakoś go postawić. On biedny stoi na podwyższeniu i zaczyna się pocić, ale ja w tych nerwach tego nie zauważyłem. Też nie jeździłem wtedy, zresztą do tej pory nie jeżdżę z makijażystką, więc która by to zauważyła. Więc to w Nowym Jorku się śmieli, że on po prostu, to wygląda jak gdyby on płakał za swoje grzechy w 56 roku, z tym, że jak zrobili okładkę, to jednak to wyretuszowali. Nieładnie. I tak to wyglądało. A, koniec Węgier. Zaczynamy 89 rok. To oczywiście wiadomo, kto jest kto. To jest wejście do sali kolumnowej w Urzędzie Rady Ministrów, który wtedy był w Pałacu Prezydenckim, który dzisiaj się nazywa Pałac Prezydencki. To jest początek obrad przy okrągłym stole. Czyli jest tu Mazowiecki, chyba profesor Szaniawski, Lech Wałęsa, żeby było wiadomo, który Lech tam był. Kwaśniewski, który wygląda, gdyby rozmawiał przez komórkę, ale wtedy jeszcze komórek nie był. Po prostu ciągnie się za ucho. Z tyłu jest Gieremek, Kuroń, a dalej to już Bugra, czy wiedzieć. Tu właśnie, żeby było wiadomo właśnie, kto był najważniejszy. To jest jego stanowisko, Lecha Wałęsa. Tu jest tak, jest Wałęsa. Po prawej jest Frasyniuk. Teraz też trochę inaczej wygląda. A z lewej Mazowiecki. A naprzeciwko stołu generał Kiszczak. No i zaczynamy. Właściwie cała ta historia o 89 roku zaczęła się w Polsce przez te okrągłe obrady okrągłych stołów. Z tym, że ja już od początku roku byłem w różnych krajach i spędziłem dużo czasu w Związku Radzieckim wtedy, bo ale wracałem, jak było coś ważnego, to po prostu wracałem, ale i to jest na Żoliborzu, ja nie wiem, czy Państwo poznajecie.
to jest rondo, jak się nazywa, ale i że te sklepy pozwalały na to, żeby przyklejać im różne takie rzeczy na okna. Dzisiaj chyba nie do pomyślenia. To też gdzieś na Żoliborzu wygląda, jakby to była kobieta bez nóg, ale ona gdzieś tam ma te nogi za tym pięknym wózkiem. No, tu jest ciekawość, bo to jest, ja bardzo mało fotografowałem Lecha Wałęsę bardzo często, ale Lecha Kaczyńskiego w pewnym sensie tylko dwa razy sfotografowałem. Raz faktycznie w stoczni, może gdzieś tam siedział z tyłu, w czasie strajku w Gdańsku w 80 roku, nie miałem pojęcia, kto to jest, ale gdzieś tam siedział schowany z tyłu i dopiero później się dowiedziałem, że to jest Lech Wałęsa. Natomiast tutaj to jest 89 rok, Kościerzyna, jest jakiś wiec solidarnościowy, wiec wyborczy i tam przemawiał Bogdan Lis chyba i jeszcze jakaś pani i nieznany mi prawnik Lech Kaczyński. Z wąsikiem, z papierosem. Tak to wyglądało wtedy. I potem już go nigdy właściwie nie fotografowałem. A to jest Kościerzyna. Maj. Tuż przed wyborami właśnie. Też przed wyborami jeszcze. Taki rozwód już przy wyjściu z kościoła. No i tutaj już coś się działo pod tymi kolumnami na placu MDM, na placu Konstytucji. Te pierwsze numery, gazety wyborczej sprzedawane są. Tu niedaleko jest kawiarenka Niespodzianka, gdzie był sztab wyborczy Solidarności. No i ten słynny plakat. Tu już jest tuż przed wyborami. To jest w tej kawiarni Niespodzianka właśnie, w dniu wyborów, albo dzień później. Jakie jest obliczanie głosów i tak dalej. Więc tak to wyglądało. No były komputery rzeczywiście, ale co na nich można było robić, to nie wiem. A ten tutaj z lewej nic już nie robił. Ale to była bardzo męcząca praca, więc to na pewno zasłużył sobie na drzemkę. No i dzień wyborów, co nie jest, właśnie jak ja sobie opowiadam, że to nie jest specjalnie ciekawe dla fotografa, jakieś wybory, jak ludzie wsadzają coś do urny, ale pojechałem tutaj do królikarni zobaczyć generała Jaruzelskiego ze swoją żoną właśnie. On czeka tutaj cierpliwie na swoją żonę, aż wyjdzie. Ale potem pojechałem na wieś właściwie, bo zawsze na wsi jest trochę ciekawiej niż w stolicy albo w mieście w ogóle dużym. I tutaj właśnie ten pan nie wie, czy on wrzucił, czy nie wrzucił, co wrzucił, ale coś tam wrzucił. I zawsze moje, w pewnym sensie ulubione zdjęcie z tamtych czasów, z dnia wyboru, to jest właśnie to, że ten pan mi powiedział, że on idzie na pierwsze wolne wybory w jego życiu, więc po prostu musi być elegancki, musi być oszczerzony, więc jego córka prawdopodobnie szczerze go. I to jest właśnie, jeżeli nie wie się, o co tu chodzi, to oczywiście nic nie znaczy, ale jednak to jest dosyć ważne, że taki człowiek rzeczywiście pierwszy raz szedł na jakieś takie sensowne, prawdziwe wybory. A ten z tyłu facet wygląda na to, jakby on połknął tę piłkę z prawej strony. No i tu jest właśnie, to już jest dzień po wyborach, kiedy już obliczanie głosów na placu Konstytucji. I tutaj właśnie, tu ja zawsze opowiadam taką historykę, bo ten pan z brodą jest, do niedawna był ambasadorem, w czasie wtedy nie był, nie wiem kim był wtedy, ale od niedawna był ambasadorem Polski w Dublinie, w Irlandii, Republice Irlandzkiej. Przedtem był ambasadorem naszym w Baku, w Azerbejdżanie. A wtedy on mówił mi, potem tłumaczył, że on, bo widział to zdjęcie i był bardzo zadowolony, że jest na rozkładówce na całym świecie. Tylko tyle, że on tak naprawdę nie miał nic wspólnego z tym komitetem wyborczym. On po prostu przechodził, miał kolegów w niespodziance i oni jak go zobaczyli, to powiedzieli, słuchaj, możesz tam tutaj zastąpić nas, musimy pójść kawy się napić, zrobić siusiu czy coś tam, poczekaj chwileczkę. No i ja się napotoczyłem i zrobiłem jemu zdjęcie, a nie tamte. I on poszedł na cały świat właśnie.
Więc to są takie historie. Jest bardzo miło poznać ludzi ze swoich zdjęć, bo ja zawsze robię zazwyczaj anonimowych ludzi i to był dla mnie zupełnie anonimowy człowiek, ale wiem teraz, kim on jest i co robił później. Taka była atmosfera właśnie, jak zawsze, w dyskusji. No to jest, nie jest to chronologiczne wszystko, ale to jest, to jeszcze też jest tydzień czy dwa przed wyborami, gdzieś właśnie na mazowieckiej wsi cała rodzina buduje sobie dom, a za kilka tygodni już będą teoretycznie w wolnej Polsce. No i tak, już i potem pierwsze demonstracje, to już, jeżeli to był 4 czerwiec, no to chyba pod koniec czerwca właśnie była, jak się dowiedzieli Polacy, że Jaruzelski ma szansę zostać prezydentem Polski, to tacy radykalna młodzież jednak się na to nie bardzo chciała zgodzić, więc na placu, znaczy pod Sejmem zaczęła się demonstracja i to trochę jak dzisiejsze czasy właśnie, ale pod Sejmem się zaczęła demonstracja i przeszła na plac Trzech Krzyży. Tylko z tą różnicą, że w tym momencie już mogą w miarę jawnie robić zdjęcia. To była to, że za czasów PRL-u, prawdziwego PRL-u, czyli głębokiego PRL-u, dla fotografa było niebezpiecznie być na ulicy, bo nikt go nie lubił, po prostu ci demonstranci nie bardzo lubili, bo myśleli, że ktoś z aparatem, no to pewnie jest ubekiem, jeżeli cię nie znali, a mnie tak akurat nie znali. W tłumie mogła być ubecja, która by cię wyciągnęła do bramy, a zomowiec, który cię zobaczył, to po prostu od razu miał właśnie cel do bicia. Natomiast tutaj właśnie już w czerwcu, koniec czerwca, lipiec 1989 roku fotograf mógł być mniej więcej na ulicy. No trochę jak w tej chwili teraz, no zobaczymy jak to będzie, ale dzisiaj można jednak to wszystko fotografować. Wtedy trzeba było wszystko robić z ukrycia. To jest właśnie na placu, trochę był rozkopany plac Trzech Krzyży wtedy. Ten biedny chłopak, tak naprawdę nic strasznego mu się nie stało. On rzucał, albo ktoś rzucał butelkami szklanymi. Albo on rzucał, ale się przeciął sobie rękę, więc jak zobaczył własną krew, po prostu zemdlał. I musieli zawołać karetkę i wynieść go, więc to wygląda dramatycznie, ale tak naprawdę nie było aż tak dramatycznie. Po prostu zemdlał. No i potem właśnie takie scenki już można było w Sejmie zobaczyć. Też wtedy było to, że fotograf mógł wchodzić na salę w Sejmie, wreszcie na salę plenarną. To dzisiaj można było robić tylko z daleka, z góry, czy coś takiego. Wtedy każdy fotograf i w ogóle w czasach, w latach 70., 80. fotograf mógł chodzić między politykami, między tymi wszystkimi, co siedzą właśnie na tej wielkiej sali w Sejmie. Dzisiaj też nie do pomyślenia. No i moment, kiedy właśnie Tadeusz Mazowiecki już był premierem i w tym momencie Sejm przyjął jego rząd, czyli on tutaj. I to jest zresztą to znak V, to jest właśnie w dużym powiększeniu na mojej tej ostatniej książce, w jednym z wydań. Potem już można było robić takie zdjęcia właśnie, już premier Mazowiecki. Te wszystkie telefony i ta cała maszyneria jest ciekawa w tej chwili, to już też nie do pomyślenia. No bo tutaj też niektórzy uważają, to jest takie trochę niefortunne zdjęcie, że wrogowie się podają sobie ręce, Kuroń z Kiszczakiem. Ale mnie tak naprawdę bardziej interesuje to, że Kuroń trzyma papierosa w Sejmie. Dzisiaj też nie do pomyślenia, znaczy nigdzie już nie można palić, wtedy wszędzie można było palić. No i potem to już jest też 89 rok, już grudzień, pewnie listopad, grudzień, te wszystkie szczęki, z ciężarówek można było kupować, tylko kupuje pani masło. Więc było coraz więcej towarów, ale jeszcze to wszystko było niezorganizowane. Latem to już można było na giełdzie samochodowej kupić różne rzeczy. Już jawnie za dolary. Można było napisać na tym, że się sprzedaje za dolary. Bo dolar oczywiście był królem wtedy. Mięso też się pojawiło, może niezbyt ładnie i niehigienicznie, ale to jest niedaleko hali Mirowskiej. W
tak jak się to jest grudzień, szykują się na święta, więc też masowo kupują sprzęt za dolary, bo później chyba można było już kupować za złotówki w tych peweksach dolarowych. Ale tutaj jakoś mi się wydaje, że to jeszcze było za dolary. Ale tłumy jednak już waliły. No i to zdjęcie, tak, to jest 9 listopad 89 rok. Kanclerz Kohl przyjechał do Warszawy oficjalną wizytą. I na tym i spotkał się z Mazowieckim, z Wałęsą. Ale jeszcze nie wiedzą, że za chwileczkę mur zacznie padać w Berlinie. Znaczy to jest mniej więcej godzinę, dwie godziny przed tym, kiedy, ale już się śmieje, ale śmieją, ale nie wiedzą jeszcze. Ja też nie wiem. Ale już następnego dnia byłem w Berlinie. To też jest niechronologicznie, bo to jest październik 89 rok. To było 40-lecie NRD, czyli wielkie uroczystości właśnie związane z tym 40-leciem. Erich Honecker tutaj z prawej strony, co jest całowany przez Gorbaczowa. To jest właściwie pocałunek śmierci, bo za miesiąc właściwie już ten Honecker nie będzie właściwie miał swojego kraju, bo mur zacznie padać. Ale jeszcze w październiku taka była atmosfera, że wszystko jest w porządku. Gorbaczow, Jaruzelski, Kadar, wszyscy ci najważniejsi z bloku wschodniego i z innych krajów przyjechali, żeby uczcić 40-lecie. Natomiast tuż po tym właśnie, tam zawsze co poniedziałek w Lipsku były wielkie demonstracje, bo już coś się działo, tam nie było tylko to, że u nas się stało, ale jednak w Niemczech, w NRD też się zaczęło dziać. To też jest październik, to jest parę dni po tych, jak się skończyły uroczystości 40-lecia w NRD. W Lipsku co poniedziałek były takie wielkie demonstracje, coraz większe i ja jakimś tam cudem mogłem zostać jeszcze i dojechać tam. Trochę się bałem, bo to podobno policja bardzo brutalnie tam się obchodziła ze wszystkim, tym bardziej z dziennikarzami i tak dalej. Ale tutaj cud się stał, po prostu jest 700 tysięcy ludzi i policja była właściwie schowana. Nie, oni po prostu odmówili, prawdopodobnie powiedzieli, że oni już nie będą tutaj ingerować. To oni już czuli, że właściwie to jest koniec, się zbliża. Ale 700 tysięcy ludzi, tutaj by się coś takiego przydało w tej chwili i zobaczymy, jak to by poszło, ale 700 tysięcy ludzi to jest niezła suma, żeby policja cokolwiek z nimi zrobiła. Natomiast to jeszcze wracamy do września. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale NRD-owcy nie mogli wyjechać na zachód, po prostu to było zawsze, mieli to zamknięte, natomiast w ciągu roku 89, kiedy widzieli, że w Polsce już się działo, na Węgrzech się działo, to oni też chcieli jednak coś zrobić, żeby uciec. I oni bardzo sprytnie po prostu wzięli się na wschód, po prostu pojechali do Budapesztu, znaczy dużo NRD-owców jechało do Budapesztu i okupowało ambasadę zachodnią niemiecką. Czyli tam w ogrodach, w pomieszczeniach, no dużo, dziesiątki, czy nawet setki uchodźców, w gruncie rzeczy. Okupowało ambasadę zachodnio-niemiecką, w której dostali po jakimś czasie paszporty zachodnio-niemieckie, bo byli Niemcami i mieli do tego prawo. Ale jeszcze tam byli i w pewnym momencie władze węgierskie powiedziały im, żeby w takim razie o 12 w nocy zabierajcie te swoje paszporty i jedźcie na granicę z Austrią i koniec, do widzenia. I to jest właśnie 12 w nocy granica węgierska-austriacka. Tak samo ci, od Węgier się zaczęło, ale tak samo robili w Pradze Czeskiej i tak samo robili w Warszawie. Tylko z Warszawy mieli większy kłopot, żeby potem wyjechać, bo musieli wtedy zamkniętymi pociągami jechać przez swój dawny kraj do zachodnich Niemiec. Ale zaczęło się to od Niemiec i od Niemców na Węgrzech. Też taka podobna sytuacja. Oni po prostu też nie wiedzą, że za 2 miesiące już nie będą musieli tak robić, po prostu, że mogliby normalnie przejść przez mur. Tu są ci, którzy właśnie byli chyba, okupowali w ambasadzie niemieckiej, zachodniej niemieckiej w Pradze Czeskiej. Tutaj jest granica
czesko-zachodnio-niemiecka. Też właśnie przekroczyli i właśnie nie wiedzą, co z sobą zrobić, ale już są wolni. Też nie wiedzą, że za miesiąc mogą już normalnie. Natomiast tu już skoczę do 9 listopada, kiedy już w nocy, właśnie wieczorem, mur zaczął padać i już można, już tam walili młotami i różnymi rzeczami, kilofami, żeby to niszczyć i przechodzić i tak dalej. Natomiast ja oczywiście byłem wtedy w Warszawie, ale miałem bilet jakimś cudem kupionym parę tygodni przed tym. Wtedy instynkt dziennikarski jeszcze u mnie działał i miałem ten bilet na linie lotnicze Interflug, czyli wschodnio-niemieckie linie lotnicze do Berlina Wschodniego, bo tylko do Wschodniego się leciało z Polski. Więc już o 8 rano byłem w Berlinie Wschodnim i to jest właściwie granica lotniska i zachodniego Berlina. I tam właśnie wyskoczyłem z tego autobusu lotniskowego i zobaczyłem, co się dzieje już tutaj, już nie przy bramie brandenburskiej, tylko już w tym miejscu. I po prostu taka ładna scenka, jak taki rowerzysta, NRD-owiec po prostu przejechał swobodnie przez tę otwartą bramę granicy i się wita z ludźmi, z mieszkańcami zachodniego Berlina. I ten ładny gest właśnie. No i te trabanty z tyłu i tak dalej, już mogło swobodnie jechać. To jest rano 10. Tu wracamy jeszcze do, miesiąc przed tym, czy trochę więcej, do granicy czesko-zachodnio-niemieckiej. Też właśnie przekroczyli granicę. Tu znów wracamy do Berlina. Jak ich ładnie witają. Nawet takie sceny, jak tylko przekroczyli mur, to po prostu to od razu całowali ziemię. No i potem już byłem przy bramie brandenburskiej i już tam przez jakiś czas trzeba było siedzieć. I to była taka sytuacja, że od czasu do czasu żołnierze wschodnio-niemieccy wchodzili na mur i jak gdyby udawali, że pilnują czegoś tam. Sami nie bardzo wiedzieli, co mają tam robić, ale oni to robili, a potem oni schodzili i wtedy cała młodzież z zachodu po prostu wchodziła na mur i też udawali, że coś tam sobie siedzą. Więc tam tak w ciuciu babkę się bawili, ale na wesoło właściwie. Tak to wyglądało właśnie wieczorem. Tak też wyglądało wieczorem. Tak wyglądało rano, wieczorem, w ciągu dnia. Tu właśnie chłopcy chcą podawać szampana tym żołnierzom, ale oni jakoś niechętnie przyjmują. Więc to było najbardziej wizualne z tego wszystkiego, tak naprawdę z tych wszystkich krajów, to co się działo w Niemczech, to było właśnie najbardziej wizualne. No i właśnie jak ja tam byłem 10, no to już chyba 10 wieczorem sami NRD-owcy, żołnierze NRD-owcy już zaczęli burzyć na Bernauerstrasse, zaczęli burzyć kawałek muru, żeby po prostu zrobić takie oficjalne przejście, żeby już nie musieli innymi drogami, tylko po prostu już taką wyrwę robią i w nocy właśnie nawet taki uśmiechnięty oficer NRD-owski podpisuje cegłę z muru. No i też można było oczywiście przejechać swoimi trabantami, ładami i tak dalej, Wartburgami przez słynny Checkpoint Charlie. To jest na Friedrichstrasse Checkpoint Charlie najsłynniejsze przejście. I oni nareszcie po tylu latach, po raz pierwszy w życiu mogli po prostu sobie swobodnie przejechać. A to jest ta wyrwa właśnie na Bernauerstrasse i to było jednak pięknie, bo całą noc właśnie robili to burzyli ten kawałek muru, żeby zrobić tę wyrwę i przejście i potem chyba o 8 rano po prostu przepuścili, kto chciał z wschodniego Berlina mógł przejść sobie do zachodniego. To jest z Bernauerstrasse i oni szli przez te wszystkie zasieki dawne i ziemię nieczyją do Potsdamer Platz, który jeszcze wtedy był właśnie pustym miejscem, tam nic nie było.
przeciwieństwie do tego, co tam dzisiaj jest. Aha, i tutaj od razu wszyscy w takie miejsca szli. Co innego można było robić, jak się siedziało w NRD, gdzie nie było takich sex shopów czy innych rzeczy. Po prostu tłumy waliły do takich właśnie miejsc rozkoszy. I się wcale nie wstydzili. Potem wsiadłem w samochód i pojechałem trochę w głąb Niemiec, żeby zobaczyć tę granicę nie w berlińsku, która jest po prostu betonowym murem. Natomiast chciałem zobaczyć, jak wygląda granica między Niemcami zachodnimi i wschodnimi, ale jadąc od strony wschodniej Niemiec i nareszcie można było wjechać w takie miejsce, gdzie dawniej po prostu było niemożliwe, żeby obcokrajowiec, bo w ogóle nikt prawdopodobnie nie mógł, o ile tam nie mieszkał w tym rejonie. To jest ziemia nieczyja, gdzieś granica jest gdzieś tam, nie wiem, kilometr dalej, ale już są te pola i na tych polach były takie reflektory, które nocami po prostu oświetlano, żeby zobaczyć, czy ktoś, broń Boże, nie skrada się przez te pola, żeby jakoś tam przedostać się przez granicę. I tutaj raptem już nie było żadnych żołnierzy przy tym punkcie. Można było, ja jako obcokrajowiec mogłem śmiało tam podejść, przejechać i tam już być, przepraszam. Więc to było dosyć wzruszające. Mówiłem o Chinach właśnie, to w Chinach byłem połowę maja. Masakra zdarzyła się 4 czerwca, właśnie w dniu naszych wyborów, ale wtedy ja przyjechałem do Pekinu przez to, że ja byłem przyczepiony dla Time'a do Gorbaczowa, tam gdzie, jeżeli Gorbaczow gdzieś jechał w podróż zagraniczną, to ja jeździłem za nim, albo z nim, właściwie za nim. I Chiny były oczywiście dla mnie bardzo ciekawe, z tym, że ci studenci już okupowali plac Tiananmen już od kwietnia. Oni już są miesiąc tutaj. I to było niesamowite, to jest olbrzymi plac, największy plac na świecie, setki tysięcy studentów i młodzieży, świetnie zorganizowanych. I oni, wiedząc, że Gorbaczow przyjeżdża, no to jeszcze zmogli swoje starania, żeby też mogli mieć trochę, ugrać trochę właśnie demokracji, wolności słowa, pierestrojki, własności i tak dalej. Więc to póki ja tam byłem i póki Gorbaczow był, to właściwie było bardzo jeszcze wesoło i ciekawie. Po czym ja niestety wyjechałem i po 2 tygodniach ta masakra miała miejsce, ale to było jednak niesamowite zobaczyć, jak też i właśnie chińska młodzież to wszystko robi. Wszystko było na rowerach wtedy właściwie, było bardzo mało samochodów w Pekinie, teraz nie do pomyślenia znów. Większość ludzi po prostu pomieszało się rowerami. To są właśnie studenci, którzy jadą w stronę placu Tiananmen. Tam mieli właśnie, można było, jeżeli ktoś się źle czuł, no to były po prostu szpitale polowe, drukarnie takie małe, wszystko tam było zorganizowane. No i teraz wracamy do Związku Radzieckiego, gdzie właściwie nic tam tak naprawdę w 1989 roku się nie stało, ale ja miałem zamówienie właśnie od Time'a, żeby tam być przez parę miesięcy, przez to, że Time uważał, że tam zaczną się rzeczy wszystkie, że coś się w ogóle szykuje, że zacznie się dziać i może tam się dziać. I oni chcieli zrobić, i zresztą zrobili z moją pomocą właśnie cały numer specjalny wiosną 89 roku, cały numer specjalny o tym nowym Związku Radzieckim. Więc ja tam siedziałem, różne zdjęcia robiłem, ale tak naprawdę nic się nie działo takiego, jak się działo w Polsce. Natomiast to jest wiec wyborczy, bo już dopuszczono wtedy Jelcyna, który był w niełasce do tej pory, ale wiosną już wrócił do łaski. To jest tam gdzieś na tym podniesieniu jest właśnie Borys Jelcyn w jakiejś takiej paskudnej dzielnicy, przy jakiejś paskudnej wodzie. Dzielnica Borysowo chyba w Moskwie. To jest właśnie Jelcyn. Wtedy, więc takie rzeczy się działy, że on już wrócił do łask i mógł działać politycznie. To jest Andrzej Sacharow, noblista, fizyk,
ale dysydent też. Też przez wiele lat musiał mieszkać poza Moskwą, ale znów mógł wrócić, znów wrócił do łask, tylko tyle, że po prostu wziął i zmarł. I to jest Jelena Bonner, jego żona, na pogrzebie Maciej, tuż przed pogrzebem jego. Komórek nie było wtedy. Moskwa cały czas. To już jest Ryga, też jakieś wybory w Rydze, czyli na Łotwie, która jeszcze była Republiką Radziecką. Łotewską. Też Ryga, to jest cmentarz Braterstwa Broni prawdopodobnie. I to jest pierwszy moment, kiedy oni mogli, właśnie od czasu wojny, mogli uczcić pamięć poszkodowanych i zamordowanych przez Stalina. Czyli znów jednak coś się działo. To nie jest to, że tam nic się nie działo, że dawniej taki marsz przez miasto i składanie wieńców byłoby pewnie po prostu, milicja by to załatwiła szybko. Natomiast w 1989 roku wiosną jednak po raz pierwszy mogli to zrobić. Jak tutaj był w Warszawie, był obrady Okrągłego Stołu, to i wszystko zaczęło się zmieniać, jeśli chodzi o walkę z komunizmem, to w Moskwie, tuż pod Moskwą, w jakimś dużym mieście, była wielka fabryka pomników Lenina. Olbrzymia fabryka, aż trudno uwierzyć właściwie, ale oni robili Lenina i Dzierżyńskiego, ale różnych wszystkich tych swoich bohaterów. No i tutaj po prostu tam odwiedziłem tę fabrykę i jak gdyby nigdy nic, w sensie, że oni nadal produkowali, kiedy my już zaczynamy niszczyć i zakończyć komunizm, to oni sobie śmiało jeszcze produkują Leninę. Ze samowarem oczywiście, bo samowar jest konieczny. A to jest Litwa, czyli to jest Wilno. Też byłem tam z Gorbaczowem i oni jak widzieli, że Gorbaczow przyjeżdża, to od razu napisali w różnych miejscach takie rzeczy właśnie, żeby jego armia, żeby wziął tę swoją armię i wyniósł się. To jest właśnie, był taki wielki wiec w centrum Wilna. Więc tak, owszem, działo się, już tutaj milicja nie ingerowała. A to Moskwa, to znów sprawa Jelcyna, też wyborczy jakiś wiec. To już jest jak gdyby poza tym, bo ta książka moja jest o 89 roku, ale też o życiu codziennym właśnie. A w Kijowie, czyli to już jest Ukraina, ale też jeszcze Republika Radziecka Ukraińska, Ukraińcy zbudowali największy samolot transportowy na świecie, który do tej pory lata, jest bardzo znany, Antonow. Mria się nazywa, czyli marzenie. Rzeczywiście olbrzymi samolot, niesamowicie wielki. I to był taki pokaz dla prasy, kiedy właśnie po raz pierwszy odsłonięto go i można było zobaczyć, jak on pięknie startuje i można było nawet chodzić po nim w środku, jak startuje. I rzeczywiście to jest olbrzym, ale on całkiem cichutko lata tak naprawdę. Ludzie się dziwią, że to nie jest jakiś potwór. Baku, czy nie, przepraszam, nie, Samarkanda chyba, albo Taszkent, mi się już wszystko myli, ale w tamtych, albo właśnie Azerbajdżan, albo Kazachstan, czyli to już, ja to wszystko wiem, tylko po prostu mi się plączą te wszystkie zeznania, ale Gorbaczow wisi w takiej kawiarni, czy właśnie herbaciarni, gdzie się siedzi na takich właśnie łożach, czy rzeczy. To wszystko 89. To jest Baku, Azerbajdżan. To są te słynne pola naftowe w Baku. I tam to jest ciekawostka, bo to jest taka kawiarenka na peryferiach Baku, gdzie po prostu ziemia się samoczynnie zapala. Po prostu jest tak nasiąknięta ropą i gazem właściwie, że po prostu sama się zapala, albo jeżeli ktoś zapali, i to trudno zgasić, po prostu się przychodzi do tej kawiarni i się ogląda palącą się ziemię właśnie cały czas. To wygląda, jakby to było do góry nogami, ale ja po prostu jestem w oknie jakimś. To są żołnierze radzieccy. To jest trochę później, prawda? To jest gdzieś na przełomie 89 i byłem dwa razy wtedy.
I tam był stan wojenny po prostu w Baku, bo tam były jakieś azersko-ormiańskie walki i po prostu Gorbaczow wysłał tam wojska radzieckie i po prostu wprowadzili normalny stan wojenny, gdzie zginęło co najmniej 80 osób. Ale mnie dopuszczono do tej jednostki radzieckiej i tutaj właśnie sfotografowałem, jak zmywają swoje mynaszki po obiedzie. Albo tutaj właśnie używają te mynaszki do kolacji chyba. Znów ta jakość jest taka, ale to trzeba pamiętać, to są, tutaj akurat używałem negatywowy film, był nowy Kodakowski, negatywowy film 1600, czyli dosyć, bo ma wtedy największa czułość w ogóle do uzyskania. Pewnie jeszcze forsowałem do 3000 ASA. Natomiast no, ziarnisty po prostu, jest to, nie da się ukryć, jest to ziarnisty film i tak się go trochę trudno skanuje, ale wtedy był bardzo przydatny. To są właśnie żołnierze radzieccy na posterunku w Baku. A jest taki piękny park w Baku z widokiem właściwie na zatokę właśnie, to naprawdę pięknie położone miasto. I w tym parku pochowano tych 80 czy iluś tam osób, które zginęło właśnie w czasie tego stanu wojennego. I cała aleja była po prostu rozkopana i 80 osób tam pochowano. I tutaj właśnie parę dni później, jak ja już tam dotarłem, to właśnie były takie sceny przy tych grobach. A to też właśnie stan wojenny, żołnierz radziecki. Albo może milicjant, znaczy policjant wojskowy. Dla mnie to zawsze było takie zdjęcie amerykańskie, to wygląda jak Telly Savalas albo coś tam, złoto dla zuchwałych, taki trochę nietypowy ruch z tym papierosem, bardziej amerykański niż radziecki, ale mogłem z nimi pojechać po prostu bo była godzina policyjna i nie można było wtedy wychodzić na miasto, ale mogłem z nimi pojechać i pilnowaliśmy właśnie ulic Baku. Wracamy już do Europy, Praga czeska, ale styczeń. To był jedno z pierwszych rzeczy, co zrobiłem w styczniu. To była rocznica śmierci Jana Palacha, to taki młody student, który się podpalił w 69 roku po tym, jak w 68 wojska radzieckie i sojusznicze weszły do Pragi, żeby stłumić to, co się wtedy działo w Pradze. Więc co roku były na rocznicę jego śmierci były demonstracje i w 89 roku też była taka demonstracja i oczywiście tutaj milicja już weszła w akcję i trochę pałowała, trochę armatkami wodnymi i tak dalej. Tutaj właśnie przez to piękne stare miasto armatka wodna. Natomiast to już jest listopad, to już jest właśnie, jak już wszystko się tutaj skończyło i w Niemczech, to następny krok oczywiście była Praga czeska i rewolucja aksamitna. I tu jest plac Wacława, pomnik Wacława. Tłumy tam po prostu waliły. I przez kilka dni właśnie też nie było wiadomo, co się stanie, ale wiadomo w końcu, że się stanie to, co się miało stać, czyli rząd będzie musiał zrezygnować i będzie wolny kraj. To był naprawdę piękny, to są te ostatnie dni, kiedy ktoś miał taki pomysł, żeby wydzwonić właściwie rząd, czy komu bije dzwon, ale nie wszyscy mieli dzwony, więc po prostu wyciągali klucze, ale jak pół miliona obywateli miasta wyciąga klucze i dzwonki, to jest, dźwięk jest po prostu niepowtarzalny, niebywały. Tego nie widać oczywiście na zdjęciu, ale tak to wyglądało właśnie, że wszyscy, pół miliona ludzi po prostu z tymi kluczami, albo właśnie z dzwonami nawet. To była atmosfera niebywała, piękny dźwięk. Te zdjęcia są w pewnym sensie ważne, jeśli w ogóle są ważne, to też żeby pokazać, czym się wtedy jeździło, jakie były samochody, jak ludzie byli ubrani, jakie włosy nosili, wszystko jest trochę inaczej jednak niż dzisiaj. Więc w pewnym sensie to jest taka pamiątka właśnie tamtych czasów, jak po prostu jak wyglądaliśmy.
No tu już dochodzimy do Rumunii właśnie. Ja nie byłem w Rumunii, już nie zdążyłem dojechać, bo byłem na Wilnie i potem jeszcze, już nie pamiętam co, ale dojechałem dopiero trochę po tej całej bitwie właśnie o Rumunię. Ale jeszcze jak dojechałem, to jest chyba tak naprawdę znów przełom, 89-90 rok, jeszcze stało wojsko, takie posterunki na skrzyżowaniach i tak dalej. Ale znów można było ich fotografować, uśmiechali się, choinkę mieli. Już, to już było po śmierci, po egzekucji ich znienawidzonego dyktatora Ceausescu, więc też zupełnie inna atmosfera. To jest miasto Cluj, gdzie zginęło chyba w tym miejscu, właśnie w centrum miasta, w czasie rozruchów chyba 26 osób, tylko w samym Cluj, więc to wszystko razem o wiele więcej zginęło, ale w tym mieście zginęli i tu właśnie zrobili taką karykaturę Ceausescu jako Drakulę. Jako Drakula. I słusznie, oni go po prostu nienawidzili. I tu właśnie w domu jakimś na wsi, na małej wsi, oglądają film już w własnej telewizji, w sensie, że ta rumuńska telewizja puściła film właśnie w gruncie rzeczy, o tych ostatnich dniach Ceausescu, jak go zaaresztowano i rozstrzelano. I mogli to wszystko oglądać, co dawniej znów też było niemożliwe. I to jest właśnie ten smutny koniec dyktatora, to jest portret dyktatora, bo to jest grób Ceausescu właśnie. Oni jak tylko go rozstrzelali, to chyba nocą pochowali na cmentarzu w Bukareszcie, ale pochowali go na ścieżce, żeby ludzie mogli go deptać po prostu, żeby bez nazwiska, bez niczego, po prostu tak go nienawidzili. Jego żonę pochowali może z 50 metrów dalej, też w nieoznakowanym grobie, a tutaj właśnie taki grób, nie wiem jak teraz to wygląda, to oczywiście pewnie jest inaczej, ale wtedy tak to wyglądało. No, a propos różnych tych, teraz właściwie to już był koniec 89 roku, wracamy do czasów dzisiejszych właściwie, albo już od paru zeszłego roku, ten rok, bo uważam, że już tyle lat fotografuję to, co się dzieje w Polsce, to co się działo w Polsce i w tych wszystkich sąsiednich krajach, że ja jednak poczuwam się do tego, żeby dalej brać aparat i iść już jako obserwator, fotograf w pewnym sensie, bo ja już nie pracuję ani dla Time'a, ani dla Newsweeka, po prostu robię to dla siebie. Czasami daję jakieś zdjęcia do agencji Forum, ale to nie wszystko i niekoniecznie, ale tak naprawdę robię dla siebie. Żeby mieć jednak dalszy ciąg, kontynuację ciągu tych moich 40 lat w Polsce. Nie myśląc, że będzie się działo w Polsce to, co się dzieje teraz. Myślałem, że będę spokojnie mógł sobie siedzieć w ogródku, coś tam na drutach robić, coś, a tutaj latam jednak różne protesty. To jest jeszcze zimą właśnie, już rok temu właśnie, czy więcej, półtora roku temu, przy Urzędzie Rady Ministrów. To już jest wszystko oczywiście cyfrą robione, więc to jest inna jakość. To są te dziewczyny, to było w sprawie aborcji. To jeszcze nie jest ten słynny poniedziałek czarny, ale parę dni przed Sejmem. A to już jest ten czarny poniedziałek tam z wieży. W październiku to było w zeszłym roku. Też akurat się zobaczyłem, że pani Kopacz też tam jest. No i potem te różne protesty pod Sejmem. I to jest właśnie tak, ja nie jestem znany z abstrakcji jakiejkolwiek właśnie. Ja jestem bardzo chodzący po ziemi człowiek, albo tak myślę. Natomiast to jest 11 listopada w zeszłym roku po prostu i to jest róg Banacha i Żwirki Wigury. No i tak myślałem, jak ugryźć taki marsz, cała ta masa ludzi. To jest, w pewnym sensie to jest mało fotogeniczne. Do momentu, kiedy nie zauważyłem, że tam z boku jest chyba Instytut Geologii czy coś uniwersytetu i stoi dinozaur po prostu. Więc tutaj Photoshop nie wchodzi w grę tutaj, to jest wszystko prawdziwe. I ja tak pomyślałem, no może z tym dinozaurem coś się uda zrobić właściwie i jakoś tak się wlazłem na jakiś płot i coś tam z trudem zrobiłem, to jest wykadrowane mocno, ale udało mi się takie abstrakcyjne, surrealistyczne właściwie zdjęcie zrobić i w tym momencie jeszcze ten helikopter zaczął latać, policyjny, a to był akurat czas tych karakali i tak dalej, więc to wszystko właściwie tak naprawdę
się zbiło w ten. Ale to jest, na tym polega praca fotografa, że musi przewidywać, znaczy musi widzieć, musi patrzeć, musi widzieć, musi zauważać, musi przewidywać, no i potem kombinować, jak to najlepiej ułożyć na zdjęciu. To już jest Dzień Kobiet na MDM-ie. To już jest coś pod Pałacem Prezydenckim. Też tu jest taka mieszanka. No i teraz, przez to, że dzisiaj jest to spotkanie, to ja pomyślałem sobie, że skoro ostatnio ciężko pracuję na mieście, że tak powiem, w ostatnich tygodniach, to że też siłą rzeczy, skoro prawdopodobnie wiadomo, co ja o tym wszystkim myślę, to po prostu jestem na tych, to akurat jest ta miesięcznica ostatnia, kiedy dziewczyna, która akurat przedostała się na stronę PiSu, jak był marsz właśnie Kaczyńskiego za tymi barykadami na Krakowskim, ona jakoś tam się przedostała z Czerwoną Różą i momentalnie ją zwinięto i wyniesiono. Więc tutaj te ostatnie zdjęcia, to jest 30 parę zdjęć z ostatnich tygodni i z ostatnich dni i jeszcze nawet dzisiejszej nocy. To już, to jest akurat z dzisiejszej nocy. To jest pierwsza w nocy pod Sejmem. Też pierwsza w nocy. Też trochę abstrakcyjne zdjęcia, ale no tak właśnie wracałem do domu, kiedy zobaczyłem, że tu już ci zmordowani demonstranci po prostu tak się zachowali przed tą barykadą. To też wczoraj, jak słuchają to, co się dzieje w Sejmie wtedy, tak ta komisja działała. To jest właśnie zakończenie tej komisji i tutaj właśnie taka była reakcja. Też pierwsza w nocy. To było chyba wczoraj, czy przedwczoraj, pod Sejmem. Więc jestem nadal aktywny, jak to się mówi, ale jak mówię, no, dla własnego sumienia. To jest pod Pałacem Prezydenckim. Parę dni temu. Cieszyło mnie to, że dużo młodzieży było. To było właśnie w tych ostatnich dniach, to nareszcie młodzież się trochę ruszyła. Kaszprzak, chyba się nazywa, ten lider obywateli RP, który chyba przed chwileczką został zatrzymany pod Sejmem. Frasyniuk. To jest żoną z dzieckiem. No i to piękny, jeśli można w ogóle tak powiedzieć, że to było piękne, ale to się działo pod Sądem Najwyższym kilka dni temu w nocy. To było bardzo wzruszające.
to jest właśnie to, że dzisiejsza cyfra jest taka dobra, że naprawdę można na wysokich czułościach robić zdjęcia w zupełnie ciemnych warunkach, albo bardzo ciemnych warunkach, z niezłą jakością. To na placu Krasińskich. To jest z tyłu sądu, też tak dosyć ładne miejsce, ale też było, całkowicie było otoczone zniczami i świecami. I to jest chyba, proszę Państwa, koniec, tak mi się wydaje. Tak? Koniec.